Lewą nogą testujemy, druga klienta. Thank you.
Dobrze. Nie jest taka kariera. Czy trudno? Ciężko powiedzieć, no czy trudno. No, jak się to lubi robić, to nie jest trudno. Bo my robimy te rzeczy. Dla nas my się tym bawimy. Jeśli chce grać, to tylko to, czy musi sprawdzić się, a jak to jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie przyjemność. Wy się tym cieszycie. O właśnie, tutaj to pytanie właśnie. Czekałem na nie, ale panowie wam powiedzieli, jak zaczynali swoje karierę. Czy to jest... 15 albo 16 lat. Pierwszy raz odbiłem piłkę do środka. Proszę, w jednym czasie nie można. A ja w pierwszym razem zacząłem właśnie. Czyli zobaczcie, my zaczynamy już od czwartej klasy. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy, że wy będziecie, no bo nie ja, będziecie, że tak powiem, potem to wyrzutowali lepszy. Proszę bardzo, śmiało. To zależy od trenera, bo czasami tak jest, że są kary za złe wykonywanie. Ja powiem to może inaczej w imieniu. Jak to jest? Przy tych zabawach tak robi się puszki? No. Nie wiem, czy... Jak trener mówi coś, a przykład pan... A, to zależy od trenera. No, przeważnie trenerzy muszą mieć jakiś respekt. No jeśli ktoś się nie zna, no to może być jakaś kara, nie wiem, pompek w brzuszku, bieganie dookoła. Jeden ze sposobów właśnie. Jeden ze sposobów właśnie, żeby zawodnicy się słuchali trenera. Trenera trzeba szanować i nie słuchać. To co mówi właśnie na treningach jest najważniejsze i wykonywać to jak najlepiej. Ja powiem tak, najbardziej zdyscyplinowanymi ludźmi na świecie kto jest? Mistrzowie świata poszczególnych konkurencji. Bo oni są najbardziej zdyscyplinowani. Tutaj by was w takim młodym wieku, właśnie to na tym polega. Nie chodzi, żeby was karać. Chodzi o to, żeby was zmobilizować do prawidłowego wykonywania ćwiczeń i wykonywania to, o co trener czy nauczyciel. No. No śmiało. Ja widziałem otwarte złamanie piszczela. No, skręcone kostki, skręcone kolana. To takie. Przy ataku, jeśli ktoś przyleci i wpadnie w blok, najczęściej właśnie kręci kostkę. No i powybijane palce. A i powybijane palce oczywiście. No, z czymś też macie do czynienia od czasu do czasu, proszę pana, boli palec, pozostałe. No, na początku to będzie bolało, to ci ktoś to z wiekiem się palce przyzwyczajają. Potem już nie będzie w ogóle odczuwany. Jaki był wasz największy gram, a jego przegram? Ile chcesz? Teraz się. Największa wygrana u mnie to i największa przegrana. Największa wygrana to jestem mistrzostwo Europy kadetów. Ale niestety finał przegrany. No, druga przegrana to brak awansu do pierwszej czwórki na mistrzostwa świata. 15 punktami. Widzicie, poziom i etap tutaj jest bardzo wysoki. Więc trzeba walczyć o to, żeby w trzecie nie przegrać do 15, tylko przegrać do 20, bo potem każdy punkt się potem może liczyć. Mówisz? Jaki jest największy sukces w historii KPS-u? Największy sukces? To chyba raczej pytanie tutaj do tego pana. Jak to jakiś sukces? Pierwsza liga? Chyba pierwsza liga, nie? Pierwsza liga, która teraz jest. To jest chyba największy sukces, no bo to pierwszy rok gramy tutaj. Wy jesteście też jednym z sukcesów, no, czyli stworzenie grupy, nie? Młodzieżowy, że chcecie trenować. Nie. To może ja wam delikatnie podchodzę. Zapytajcie pana, jaki jest pana największy osiągnięcie, bo ten pan naprawdę jest na wielu na grupie. Nie jest świetny, tym mogę odpowiedzieć. Mów.
mów, Jasiu, opowiedz historię życia. Historię z życia wziętą? No dobra, no ja zacząłem, tak jak już mówiłem, siatkówkę zaczynałem w trzecie gimnazjum na początku samym. W Pile. Jestem z Piły, 444 km stąd dokładnie. Blisko Poznania. No blisko Poznania. Pana nie szkoda, tylko dobrze, że pana nie przetłumowano. Nie, tam się coś takiego nie robi, na pewno. Jak panu się Siedlce podoba? Ja no bo skoro pan jest Pilga, jeden ze Siedlce. Może czy pan ma plany takie, żeby zostać u nas, czy może jakoś tam inaczej się to dostanę? Nie, plany mam, żeby zostać. Siedlce ogólnie mi się podobają. Pierwsze dni, jak tutaj przyjechałem, to zwiedziłem Siedlce dziewczyną, no i z narzeczoną. Teraz zwiedziliśmy przez dwa dni, poznaliśmy od razu Siedlce. W sumie jedna ulica, przy której jest wszystko. Podoba mi się Jacek. Ratusz. Czy ja wiem? Nie zwracaliśmy tak na to chyba uwagi. To ten facet z góry. Ten co spadł kiedyś. Tak, ten co spadł kiedyś. A tam chyba w pierwszym dniu nie doszliśmy. Doszliśmy do Urzędu Miasta i powrót na Waszyńskiego. Z powrotem. Siedlce to wielkością to jest takie same miasto jak Piła, mieszkańcami. Tam było 2-3 tysiące więcej mieszkańców jest w Siedlcach. Nie jest takie przypuszczające miasto. Żółta kartka od sędziego jest kolejny punkt stracona, a niektórzy biorą to na spokojnie. Tego punktu nie ma. Na pewno wytrwałość. Wytrwałość przede wszystkim. Jeżeli ktoś nie wychodzi, to nie ma co się poddawać, tylko trzeba. Czy panowie, że